Stawiam panu zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Pranie brudnych pieniędzy. Mamy coś na sumieniu? Pani brat został oskarżony o poważne przestępstwa. Przecież pan doskonale wie, że to nie jest prawda. Jednak podejrzewam, że bardzo trudno to będzie udowodnić. A pan mi się nie powinien przedstawić, kim pan w ogóle jest. Zdaje się, że odwaliliśmy kawał niezłej roboty. Welcome to New Poland. Żyjemy w państwie prawa. Wezmę, ja biorę na siebie, nic tak? Się nie ma. Liczę na pana. 10 milionów euro. To jest to moja propozycja. Nawet jeśli jeszcze nie chce się przyznać, ten dom, on nie jest twoim domem. Gdy widzę dzieło twoje, to z zazdrości płonę. I wiem, tak dalej być nie może. I nawet Bóg ci nie pomoże. Zabiję twoje nienarodzone dziecko. Nie myśl, że będziesz miał tak lekko. To było dla mnie, pan się nie martw. Dobra? Czy wiesz, na co nam przyszło, żeby winę taką waszą wymyśleć? To jest jakaś ponura farsa. Myślisz, że twoja wolność narasta? To jest moja propozycja. Podniesiesz karę, nawet jak się nie przyznasz. To jest propozycja moja. Na pewno nie raz przed tobą postoję. Ten dom, ten czas, za dobry i wygodny dla was. Ten dom, ten czas, za dobry i wygodny dla was. Ten kraj, ten czas, za dobry i wygodny dla was. Co to za dom? Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Uderzamy w poniedziałek. Muszę robić tak, jak panu powiedziałem. Państwa, jakaś dziwna sytuacja.
sytuacja jest. Ja spróbuję zaraz, będę zbędny wyjaśnić. Nie wiem, o co chodzi. Czekajcie tutaj. Zdaje się, że odwaliliśmy kawał niezłej roboty.